Cześć, siemano, siemano, witam w kręciku z Elengrada. Jak widać, oczywiście na samym początku robimy takiej rzecz, którą powiedziałem w poprzednim odcinku, czyli dodajemy sobie kasę, a raczej zapożyczamy sobie może bardziej 200 tysięcy. Ja to sobie oddam, więc na spokojnie. O, zielonka, widać tutaj baner zielonki, więc za niedługo będzie, za 2 miesiące w sumie. Więc do sklepu i trzeba kupić prasę. Cyk, 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 cyk. Jak widzicie, nawet DLC Go Wild mam, więc kiedyś się pobawię tym. Kiedyś się tym pobawię, wiecie? Tą stacjonarną prasą, a teraz na razie zwykłe kostki. No i dobra. No i jedziemy prasować pole. I będę je zbierał. I czy coś jeszcze będę robił na dzisiejszym odcinku? W sumie to mogę wtedy przeskoczyć czas. Dobra, skręcaj, 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 synu. No nie wiem, czy będę te kostki zbierał, a czy no na pewno, ale myślę sobie, czy by nie przeskoczyć sobie czasu do listopada. I chyba tak zrobię. No. Chyba tak zrobię, bo mam 100. Nie, ile mam przyjść nawet? Nawet nie wiem w sumie. O, 240 ton pszenicy, no to trochę pieniędzy da. I owsa 77 ton. A owiec jest kiedy? W grudniu? Listopad, grudzień. No oczywiście drzewo zaryłem, bo patrzyłem się na ceny. Ale spokojnie, jest 18. Więc zaraz jakieś pieniążki powinny mi wpaść. No i się takie w sumie trochę bardziej wieczorne prasowanie, no ale czemu by nie? Krowy są ogarnięte, więc. Ale wiem, czego nie ogarnąłem. Właśnie tego nie ogarnąłem sobie. Setwowa. Ale już to naprawiłem. I jedziemy z tym prasowaniem. Zobaczymy, jak to w sumie po tym idealu będzie się prasować. Oczywiście zaraz 240 sobie zrobię. Nawet licznik kostek mam. O, proszę. Tam jakiś mod tajemny, który nie wiem. Może tak być. Strasznie długo te prace się rozkładają, czy te zgrabiarki się rozkładają. To już nie chodzi, że to jest klas. Tylko ogólnie mówię, że te prace strasznie długo się rozkładają. Nawet Czarny Pan to na odcinku mówił, że ta zgrabiarka strasznie długo się rozkłada. Tylko, że miał tą zgrabiarkę do przodu, ale to jest to samo. Tak samo długo się rozkłada. Długo się to rozkłada. Ale jak widać, robotę robi, nie? No bo dwa rządki naraz biorę, więc w sumie przy tych największych headerach też biorę dwa rządki, więc nie ma to tamto. Żyda nie robię, no bo są fajne pokosy w sumie są zrobione. Takie szerokie, a ta zgrabiarka w sumie takie wąskie robi. Takie wąskie pokosy może bardziej. No i dobra, teraz już na GPS-ie nie mogę jechać, bo muszę sobie GPS-a wyłączyć i zresetować. No wiadomo, zresetować, żeby robić jednak dwa rządki na raz, a nie po jednym jeździć, no bo to ma być szybkie prasowanie. No i oczywiście wszystko do krów idzie ta słoma. I tam będę miał tej słomy tyle, że będę mógł sobie odpuścić kolejny sezon. A kolejny sezon i tak będzie cały w słoneczniku, więc nie miałoby miejsca nawet, gdzie tą słomę zrobić. Ale zrobię sobie słonecznik po to, aby mieć olej, tak? A żeby mieć olej, no to trzeba mieć słonecznik. I wtedy przydałoby się na pewno. O, i zaraz na tym odcinku bym te 200 tysięcy spłacił w dzisiejszym. Jak przeskoczę sobie dzień. No w sumie to przeskoczę raz. 2 dni. Nie, za 2 dni to będzie październik. To 3. 4 dni w sumie. Bo nie wiem jak z tym owsem. Ale właśnie jak tam cena pszenicy, bo ja muszę to zobaczyć. Znaczy no, soja to wiem, że jest w czerwcu, no ale już zapomniałem o niej. A jak to wygląda? Nie no, owiec jest w grudniu, a pszenica
Grudzień. A olej rzepakowy? Listopad, dobra. Więc na listopadzie muszę się zatrzymać. Żeby sprzedać olej. No, ale sprzedasz olej, to ja to sobie ogarnę tak. Jak wiecie, no. Raz, dwa, bo ja sobie się tepnę. Po prostu się tepnę na ten supermarket i tyle. Bo nie będę przecież godzinnego odcinka robił ze sprzedaży. No nie będę robił godzinnego odcinka z prasowania i z tego, nie? Ze zbierania i jeszcze sprzedaży. Bo tam bym musiał chyba ze 3 razy przejechać na ten supermarket. A tak to chociaż wam pokażę. No bo chciałem nie pokazywać tego, ale jednak stwierdziłem, że w kwietniu i potem się najwyżej zobaczę. W czerwcu jakąś stawkę najwyżej nagram. Albo zrobię w czerwcu sianokosy. O, może sianokosy w czerwcu zrobię jakieś. Ty, no dawno sianokosów nie było, to w sumie mogę sianokosy jakieś zrobić. To też nie jest głupi pomysł. Bo skrewiarki nie potrzebuję. Na dobrą sprawę. Mógłbym ją sprzedać. No jakby nie patrząc, to mogę biarkę sobie sprzedać. Dobrze, ten ideal ma tylko 12 metrów header. To takich grubych pokosów, znaczy no grubych, no i tak daje grube pokosy, ale chodzi o to, że ładnie sobie zbiera ta prasa. A ile mamy licznik kostek już? 17 już zrobiono. A na przyczepę wchodzi 30 chyba. Chyba 30 kostek wchodzi. Więc z tego pola nie da przyczepy, więc nawet dobrze. Po prostu będzie miejsce na drugie pole, i tak pewnie pojadę, to była nowość, bo tu będzie tyle tego, że dziadostwa. Znaczy dziadostwa, no. Już myślałem, że jakieś osiągnięcie blokowałem, ale no nie ma, zapracowanie słabym, nie ma osiągnięcia, no. Te. 22 kostki. Powiem, że fajnie to idzie, no. Nie będę ukrywał, no bo fajnie to idzie. To prasowanie. Coś pięknego ta prasa. 7 minuta, no. W sumie z tymi kostkami też trochę jazdy będzie, więc trochę mi to zajmie. Dlatego ja chcę sobie ten olej przyspieszyć, no bo wiadomo, pszenicę to ja mam sobie na tym. Pszenicę też mam całą na elewatorze zawiezioną, więc to tam nie jest problem. 23 kostki. W sumie jakbym teraz wyładało, to bym miał 25, bo 2P prawdopodobnie by wyskoczyły. No ja cię. Bo ja tak trochę zastanawiałem się, czy przydzwonię w tym baner, czy jednak nie. Ale jednak wyszło to drugie, czyli że przydzwoniłem. Ale dobra. Nutka nierealności też musi być. W sumie ta zgrabiarka przy tej prasie to nie jest realne, więc. Znaczy, wróć. Zgrabiarka jest realna, ale nie w taki. Nie w takiej. Jak to się mówi? Nie w takim metrażu. O. Nie w takiej konfiguracji. Bo tam 5, może maksymalnie 6 metrów. W sensie po 3 metry na każdą stronę to widziałem takie zgrabiarki przy prasach. No ale to takiej dużej nie widziałem, 20-metrowej, bo taka nie istnieje. Ale to jest farming, więc można sobie to. A takie po 3 metry na lewo i prawo to widziałem. Więc spoko luz. Objadę sobie raz w koło. Tylko raz w koło, no bo więcej nie muszę objeżdżać. Ciekawe, ile to jest tych pokosów. 2, 4, 6, 8. Około 20, więc jakieś 10 przejazdów powinno być zrobione. Pole. Zagarno? Bo tak w sumie nie patrzyłem. Jo, zagarno. O, tutaj są ślady, bo przez przypadek sobie przerąbałem przez środek pola tym. Przez środek pola przerąbałem sobie kombajnem chyba nawet. No, kombajnem, bo jak wraca. Dobra, wiem.
Jak wracając z kontraktu, to przez pola grzałem. Nie przyznaję się, ja, znaczy, no przyznaję się, że przez pola wracałem przez kontra na kon z kontraktu i tak sobie. Tak sobie później uświadomiłem, jak zobaczyłem, że zboże zaczyna się gnieść. No tak, przecież to 11 jest moje pole, to nie jest. To już nie jest sąsiada pole, tylko to już jest moje pole. No więc z tej soli będzie. Jakby za 4000 to będzie 400 tysięcy, więc fajne rzeczy można za te pieniądze kupić. A ja myślę, że będzie pół miliona, bo jak będzie 400 na przykład, no to myślę, że około pół miliona jestem, znaczy pół miliona, no myślę, że około pół miliona jestem w stanie to wyciągnąć sobie. A za 500 tysięcy to ja mogę tyle rzeczy na tej mapie kupić. Oczywiście, no nie pól, no bo pola są. No właśnie, w sumie ciekawe, jak z tymi polami to wygląda. Bo teraz jest 12 na promocji. Na 30, za 110 tysięcy. Ale wiadomo, później zobaczymy, jak to będzie wychodzić. W listopadzie będę się martwił o to. Może jakaś fajna łąka tutaj będzie u góry, na przykład na promocji. O coś takiego. Jakby to było na promocji dalej, no to zarobiście, nie? Ale już prawdopodobnie tego nie będzie. No nie, no bo to codziennie. Dobra, niech tam jestem sobie to omijak. Bo to codziennie inne ceny są. 12 minuta jest. Czyli 15 minut prasowania. Wiadomo, z zakupem i dojazdem na pole, to 15 minut będzie, tak? No a potem. Zależy od tych kostek będzie. Dobra, 40 jest, czyli na dwie przyczepy powinienem to wziąć. Czyli na dwie przyczepy jestem w stanie to wziąć. Bo mówię, albo 28, albo 30 kostek chodziło, ale chyba 30 mi się wydaje. Dobra, dograbię sobie to w sumie. To co tam było. Te dwa mijaki jakieś tam się dziwne zrobiły. Ale zgrabiarka zagarnęła i spoko. Bo co tak miało być? Że Rukowi. Dobra. Dobra, przejadę w sumie tym przejazdem. I wrócę chyba tym krótszym w prawo, a tym dłuższym tutaj pojadę na koniec. Fajnie to. Fajnie to idzie, aż muszę cofnąć, bo bym się wcapował po prostu. Prosto w ten by się wcapował. W kostkę, a po co mam ciągnąć tą kostkę, jak nie trzeba? Aj, krok, krok. No i dobra, sprasowane. No, 15 minut, 40, 50 kostek.
Więc na dwie przyczepy. I tak na dwie przyczepy to wejdzie. Bo teraz musi wejść po 25. Ale to się da. O, jeszcze pociąg przejechał. Dobra, ja dziękuję za zaproszenie. No i tutaj opróżniam prasę. Niech się powolutku składa. Zanim to się złoży, to też trochę czasu minie. A teraz zmiana sztyra i jadę ze zbierania. Jedna kostka to... Zajebiście. Jedna kostka to 3%. No czyli mówię 30. To dobrze, myślałem, że jednak 30 kostek chodzi. Dobra, teraz dwie złapało, to dobrze. Dobra, tamtu, po tamtą się wrócę. Chyba jakoś rządkami to pojadę. W sumie nawet nie wiem, jak to zbierać. Tak, po skosie jakoś to pobieram. Dobra, zaraz. Zobaczycie jak. O, po prostu tak będę zbierał, bo to jest najszybszy sposób zbierania kostek. Poza tym tych kostek dużo nie ma, więc... Nie, 28 chyba wchodzi, bo było 25%, jak było 7 kostek. Było... No, było 7 kostek, jak było 25... Jak było 25%, bo było 7 kostek, więc wchodzi 28 kostek jednak. No to mówię, albo 28, albo 30, ale zaraz zobaczę. No, 14 jest, no to mam połowę. No, 28 jednak wchodzi kostek. A tych 220 to pewnie 30 by weszło. Bo są krótsze po prostu i tyle. Tu ich było chyba 23. No, 23, dobrze pamiętam jednak. No to te 5 kostek jeszcze sobie doładuję, no nie będę jechał przecież tego rozładować. Nie? Jak to było 23, no to tam jest ponad przyczepa. Ale i tak muszę wziąć te 5 kostek, bo wtedy drugą przyczepą bym się nie zabrał. A tak się zabiorę. Dobra, 12 tysięcy na koncie. Ale spokojnie, to się zaraz zmieni. No bo to zbieranie szybkie jest. No i 200 tysięcy trzeba będzie jeszcze oddać na dzisiejszym odcinku. Ale to zaleje się za... Cyk. 24, 25 jest. 26. O, jeszcze ją patrzyłem przez przypadek. 27. I 28 kostek. Dziękuję. Tutaj w miejsce zgrabiarki sobie ją rozładuję. Dobra, tutaj robot nie jeździ, więc tutaj zgrabiarkę sprzedam w którymś tam odcinku. Co byś chciał, wojaszku? No. Nie, oni na działce są. A to... Może to... to no. A. Pewnie o. Na razie. Dobra. Dobra. To na czym skończyłem? A na tych, na zgrabiarce, że trzeba będzie ją sprzedać. No bo nie trzeba ją sprzedać, no bo... Skoro mam zgrabiarkę w prasie, no to niepotrzebna mi zgrabiarka taka standardowa.
Wiadomo, że lepiej wyglądało, jakbym sobie tą małą skrabiarką pograbił, chociaż szczer miałby co robić. Ale ile można? Przecież grabiłem już nieraz tą skrabiarką, a wiadomo, trzeba sobie przyspieszyć tą pracę. No wiadomo, że takiej pracy no nie będę żyło na flecie na osadzie, no bo to jest polska seria. Jeszcze polska, o może tak. No ale wiadomo, że nie będę żyło takiej pracy, no bo to by po prostu zabiło tamtą mapę. No a tutaj to wiadomo, za granicą jest, no to tak jest dopuszczalne, można powiedzieć. Ta-ra-ta-ta. Dobra, B. Y. No i dobra, fajnie pozbierane. I w sumie tego Sztejera sobie pożyczę. Bo ja muszę mieć po olej. Dobra, Y, Q i ogień. Sezon 13 tej mapy. Zaraz będzie sezon 14, ale co? Potem już będzie szło. Mówię, jak ja już będę miał ten olej słonecznikowy tutaj wyprodukowany w dużej ilości. Bo trochę tego oleju da na pewno z tych wszystkich pól słonecznika. Dobra, więc przeskakuję sobie szybko na tutaj. W sumie to mogę zrobić tak, że już mogę sobie oddać te pieniądze. Albo nie będę oddawał, bo czasem jak będzie jakaś fajna maszyna na promocji, to nie, to jednak sobie zostawię jeszcze. Bo może być jakaś fajna maszyna na promocji. Jeszcze szybko promocję wam pokażę, bo nie pokazywałem. No takie są promocje aktualnie. Więc 8 rano i jedziemy spać do września. Ciekawe, czy będę na plus, ale powinien być chyba na plus. O, 3000 zarobiłem, więc spoko. Szybko promocję trzeba zobaczyć. O, bo Simpson doszedł właśnie. A w cenach nic się nie zmieniło, no bo muszę jeszcze czekać do listopada, więc. Więc dobra, idę spać kolejny dzień. Żarcie krowy mają, bo tam jeździ robot, no wiadomo. A ja tej krów mam tylko 6. No i miałem, a teraz chyba już będzie z 8. Więc dużej różnicy nie ma, 6 a 8. No jeszcze jak będzie czas, to może mleko wywiozę. O, zapotrzebowanie na Fedrunie jest na coś. Tylko na co? Na pszenicę nie. Na owiec też nie. Na rzepak też nie. Na sorgo nie. Na to zapotrzebowanie. Co to? Na wiórę? Poważnie. Pszenica 1200, a jest... Dobra. Do grudnia czekam. A promocja jak tam? O, Challenger. Fast track i masy. No dobra, w sumie to tak. Najbardziej ciekawy promocja to jest masy. Tak naprawdę co masy jest najbardziej ciekawy z tej promocji. No ale nie będę go kupował, no bez przesady. Dobra. Mogę oddać już 200 tysięcy. Patrzcie jak to robię, żeby nie było. Usuń kasę, minus 200. Minus 200 tysięcy inne, ok. Minus 170 tysięcy, więc do spania. I zaraz sprzedaję olej rzepakowy, będę na plusie, więc nie bójcie się. I wtedy przeskoczę jeden dzień i będę sprzedawał już pszenicę, więc... Więc też będę na plusie. Ciekawe ile teraz będę na plusie. W sensie ile zarobiłem. Wow! 11 tysięcy zarobiłem. Więc spoko. O, jest. Dobra, a jak tam moja... olejizna? No, 5, dobra, jadę sprzedawać, 5700.
Nie będę czekał na tą wyższą cenę. Już mógłbym lekko przewinąć, ale... Raz, dwa to sprzedać, żeby mieć pieniądze i tyle. No i widzicie, sprzedałem 16 tysięcy i zarobiłem 100 tysięcy prawie, że można powiedzieć. No i teraz się trzeba drugi raz nasypać szybko olej, znaczy nasypać. Załadować ten olej. A olejarnia jest tutaj. O, tylko tak troszeczkę ciężko się zrespiję. Znaczy ciężko, źle się zrespiję. Ale ja czekam na ten owiec, no w sumie tą pszenicę mogę dzisiaj wywieźć. O, chyba tak nawet zrobię. Że jak pszenicę dzisiaj wywiozę, a owiec jutro wywiozę i tyle. 8, 9, 10. Będzie pełno? Nie, nie będzie pełno. Dobra, 13. Więc dobrze. No, czyli widzicie, 150 tysięcy z samego oleju zarobiłem. Znaczy, no jeszcze nie zarobiłem, bo jeszcze nie dojechałem, ale... Muszę sobie 300 chłopa pomóc. Dobra. Elegancko. Zawrotka, poziom zawrotka. No, 40 tysięcy. Tu się wzywa pociąg, więc... Czemu ja tego nie wezwałem prędzej? No, ja widziałem, że pociąg jedzie, więc... On jest pusty? A, jest pusty, dobra. Więc dziękuję za sprzedaż słonecznego oleju. No, 130 tysięcy, bo... Bo tu było 40, tam było 90, więc 140 tysięcy tak wpadło. A jeszcze więcej wpadnie tak naprawdę, bo... Dobra, może jednak z tym mlekiem się przejadę na koniec odcinka jeszcze, jak będę miał czas. Nie wiem, że zrobię sobie taki trochę dłuższy odcinek. Dobrze, że go nie odpalałem, bo już był odpalony ten Steyr. A ile jest minut? Ciekawe... dłuższy odcinek, 27 minut dopiero. No, tylko, że ja trochę tą pszenicę będę nasypywał, ale dobra. Się da, dobra, pociąg cofa, już dojeżdża. Ja też dojeżdżam na 11 FPS-ach. Chyba mam bardzo mało miejsca na dysku. Ale zaraz to naprawię. Po odcinku. Bo już trochę odcinków wrzuciłem na YouTube'a. I trochę wyrenderowałem, więc... No, a FPS-y wróciły, jest 38. No tak nie do końca wróciły, no bo powinno być 50-60, ale... Ale lepiej mieć 40 FPS-ów niż kurczę 10, nie? Jak kruk. Dobra, w sumie zgaszę go na razie. Niech sobie oddychnie lekko. Gdzie ja idę, gdzie ja idę? No tutaj do pociągu idę. Jak to tutaj jest? Dobra, pszenica. A, bo on stał trochę dalej. Dlatego mnie nie chciał złapać. Tam gdzieś z tyłu jeszcze z wagon trzeci. No dobra. To w sumie... Nie no, cofnę, żeby na pierwszy wagon, a potem jak już będę jechał do przodu. On był otwarty, tak? Tak, on był otwarty, bo ja często na tym pierwszym wagonie wożę, więc... W sumie najczęściej, można powiedzieć. 120 i 90... No to i tak będzie tam 30 tysięcy jeszcze na tamten wagon potrzebny. Ale nasypię sobie pełny, żeby nie było. Dobra, pszenicy 180 ton już. 250 ton pszenicy dało, a miałem raz dwa pola tylko. Teraz który to jest wagon? Czwarty. A tamten ma chyba krypę zamkniętą. Trzeci, czwarty. No, krypa była zamknięta.
Bo nigdy na tamten wagon jeszcze nie sypałem. W tej serii. Bo zawsze na ten pierwszy albo drugi wchodziło, więc. A to jest w sumie taka pierwsza duża sprzedaż na pociągu. Więc ogień. 300 tam pociąg, a ja mam 243, więc dużo mniej nie mam. I teraz będą pieniążki, 300 tysięcy wpadnie na konto tak o. Więc co ja za to kupię? Nie wiem w sumie, jakieś pole fajne. Ja poluję zawsze na piątkę i na siódemkę, jak będzie na promocji. Tak. No 337 tysięcy. Więc teraz odwiedź. Pociąg niedługo przyjedzie, dobra. A jeszcze promocję, bo nie sprawdzałem. O, Goba jest na promocji. A to jest ten taki. Ten ciągany, można powiedzieć. Myślałem, że. Ale nieważne. Nieważne, co myślałem. To co za różnica, co myślałem. Tarirarara. A ja mam szklarnię ulepszoną? No mam na parę leveli. A jak tam cena oleju to. O, urosła na drogę. No i jest w 200 za obiec, więc elegancko. Gdzie ten pociąg jest? Cofa powoli. A promocja w grudniu. To jest ciekawe, żeby kupić. Ale ja chcę zobaczyć sobie tutaj. Upgrade 7, 8, 9, 10. Dobra, jest wszystko ulepszone. Olejarnia jest sobie w sumie raz lepsze. Raz sobie olejarnię ulepszyłem, bo czemu nie? Teraz z owsa będzie 150-200 tysięcy znowu, więc na pole będziemy saczać. Jeszcze nie wiem jakie, ale będziemy saczać. No tak ogólnie to bym miał 200 tysięcy więcej, gdybym nie pożyczał na tą prasę. No ale znowu jakbym nie pożyczył na prasę, to bym nie kupił jej, więc... I tak źle, i tak niedobrze. A odcinka mam... parę minut. 33. No to w sumie jeszcze wsiądę sobie z tego sztajera i pojadę z tym... mlekiem. No bo mam 2... 4... 6... 8... 10 krów. 10 krów. Więc kiedy będzie nowa krowa? A, za miesiąc. Znaczy dwie krowy będą za miesiąc, ale o tym chodzi. Tarirara. Fajnie to idzie. Pociąg. Jakby trochę szybciej jechał, to też by, to bym się nie obraził. Ło! Pięknie tam było. Dobra, tak. No, 170 tysięcy, więc mamy 200 tysięcy w sumie na pole. I na co to wydać? Na jakie pole może dać? Dobra, to jest na plusie. To jest na minusie w sumie. I tam pszenica rośnie. O, może coś z tych pól? Ale to jest wszystko na plusie, to mi nie jesteś nawet. Może łąka? Ty w sumie stać mi na nią.
która mi się bardziej. Jak to jest? To jest. A, to jest moja salda. A nie, ten. Na, no dobra. Na ten kawałek akurat mi nie stać, ale na ten. A, dobra, 230 ona kosztuje, to mi nie stać. Ty. Mam 197, a. Pokazuje, że mogę to kupić. A, dobra, to jednak nie mogę. To jednak coś mi się pomyliło. Dobra, to sprawdzam dalej. W sumie taka dziesiątka. No, jest dosyć duża promocja na tą dziesiątkę, więc. Albo coś z tych pól. To jest tanie. No ale za 100. Dobra, kupuję ten teren jednak. Mam 83 tysiące. Czy jestem w stanie coś za te pieniądze kupić? To 16, to nie. 200, 400. Dobra, chyba jednak już nie jestem w stanie nic kupić. Tutaj było na promocji, no ale to 116, tak? A ja mam 83. No dobra, ale mam fajny teren w sobie. Zobaczę się w czerwcu, zobaczymy. A te 80 tysięcy to ja. Nie, to tego nie ulepszę, ale właduję sobie w kredyt, spłacę. O, żeby nie było, pokażę wam to na odcinku. No i dobra. Dobra, 3000 i promocję. A, promocję pokazałem. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie. Cześć, papa. Pa.